Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. I ciekawostka. 1000 pocisków do patriotów dla Europy w obawie przed Rosją. No, wyrzutnia to wyrzutnia, tak? A pocisk jest jednorazowy. Trzeba załadować nowy pocisk, żeby coś tam strącać. I mam takie przemyślenie. Pamiętacie Państwo, jak była dyskusja o sprowadzeniu właśnie tych amerykańskich systemów Patriot, bardzo drogich, bardzo... Proszę Państwa, ja nie wiem, czy się w ogóle opłaca ich używać, bo ten jeden pocisk, to on tam kosztuje 4 miliony złotych, czy coś w tym stylu. I pamiętacie, jaka była dyskusja między politykami i dziennikarzami? Polska powinna mieć dwie baterie Patriot, a inni mówili, że to nie wystarczy, że przynajmniej 4 powinny być te baterie Patriot. Dziś wiemy, że to jest zwykła wyrzutnia przeciwlotnicza. Proszę Państwa, naprawdę nie ma nic wielkiego. My takie wyrzutnie to produkowaliśmy i pociski do nich. Ale już nie będziemy produkować, bo Amerykanie muszą zarobić. I dopiero ta wojna na Ukrainie pokazała, ile to jest warte. Że dwie baterie Patriot, proszę Państwa, to ja wtedy mówiłem, że Amerykanie robią w konia tych polityków, że damy wam dwie baterie Patriot albo tam 8 baterii Patriot, to będziecie bezpieczni. Proszę Państwa, nie będą bezpieczni. Bo jeżeli ktoś, przeciwnik, wyśle 100 rakiet, to proszę Państwa, oni nie zdążą po wystrzeleniu 4, 8, 16, oni nie zdążą tego przeładować. Więc strącą powiedzmy tylko 16 celów. A te następne 80 rakiet uderzy w cel. I na tym to polega. Dopiero po tym kontrakcie, że Europa dostanie 1000 rakiet Patriot, widzimy, jakie absurdalne były te dyskusje sprzed wielu lat, gdy system Patriot był zaszczepiany na terytorium Polski, wypychając oczywiście rodzimą produkcję. Rozumiecie? To był wtedy absurd. Dziś już wiemy, że to był absurd. A jeżeli trzeba tysięcy, to sami sobie zadajmy pytanie, to jak będzie wyglądała nasza przyszłość? Ile wysiłku trzeba będzie ponieść, żeby to wszystko spłacić? Stąd ten kryzys, który nas czeka. Amerykanie chcą żreć, oni, proszę Państwa, oni już wiedzą, że Chińczycy tak nie do końca będą ten ich amerykański styl życia łatali kupowaniem kolejnych obligacji. W związku z tym muszą Amerykanie znaleźć frajerów, którzy będą finansowali ich system finansowy. No i to się właśnie będzie działo takimi numerami, że będziemy kupowali rakiety, które powiedzmy nie mają odpowiednika, nawet nie wiadomo, ile to powinno kosztować. No tyle trzeba zapłacić, tyle zapłacimy, bo bezpieczeństwo jest najcenniejsze. A do tego jeszcze to stwarzanie ciągłego zagrożenia, podpuszczanie różnych ludzi, różnych grup ludzi na agresywne zachowania w stosunku do innych krajów, to proszę Państwa, no to potem jest interwencja tak zwana, inwazja. Wojna jest zwykła. Trzeba się dobrze zachować, nikt nas nie będzie atakował. Są granice, do których możemy się posunąć, źle się zachowując. Na przykład Kazachstan źle się zachowuje w stosunku do Rosji, ale nie ma zagrożenia inwazją, bo pewnych granic nie przekroczyli. I na tym to polega. Uważam, że nasi politycy już dawno przekroczyli te granice. Dlatego będziemy niewolnikami we własnym kraju. Będziemy musieli to wszystko spłacać. Stąd cały ten promysł ekologii. Ale jeżeli ta moja teoria ma sens, że po to wymyślono ekologię, żeby usprawiedliwić niski poziom życia, to znaczy, że ta wojna była planowana już dawno, dawno temu. Bo przecież od jakiegoś czasu już mamy ekologiczny ryk. Przy czym jestem zwolennikiem ekologii, absolutnie. Ale nie, no... w tak absurdalnym wydaniu, jakie mamy teraz, że elity sobie normalnie podróżują, palą ile chcą, a my mamy, proszę Państwa, w tych małych komórkach, mieszkankach oszczędzać każdy wacik, a tam już o urlopie to zapomnijmy.